Nasza planeta zaśmiecana jest milionami ton plastiku, z czego dużą część stanowią plastikowe opakowania. Środowisko naturalne jest mocno eksploatowane. Dlatego zdecydowaliśmy się zmniejszyć nie tylko ilość plastiku, ale także tektury i zużywanego paliwa. Na pozór dwa takie same kubeczki. Niby nie widać różnicy, ale to rzecz naprawdę wielkiej wagi. 16 osób przez 24 miesiące pracowało, by przekonstruować nasze opakowania. W efekcie naszej pracy oszczędzamy rocznie 70 ton plastiku. Zredukowaliśmy też grubość folii w opakowaniu Mini Almette o 30%. Zastanawiacie się Państwo, a czy nie można by w ogóle zrezygnować z opakowań plastikowych? Nasz serek jest świeży, naturalny i taki ma pozostać po przywiezieniu do sklepu i na Waszych kanapkach, żeby wyglądał i smakował. Dlatego tak ważne jest odpowiednie opakowanie. Umożliwienie dostarczania bezpiecznej żywności to kluczowe zadanie opakowań. Plastikowe opakowania chronią żywność i ułatwiają życie. Dzięki nim możemy sięgać po jedzenie wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy. Jak dotąd trudno zastąpić plastik wygodnym materiałem, który będzie przyjazny dla środowiska i skutecznie ochroni żywność. Ale pamiętajmy, że opakowania plastikowe mogą być poddawane recyklingowi, co znacznie ogranicza zużycie zasobów naturalnych. Po zejściu z linii produkcyjnej kubeczki pakowane są do kartonów, potem na palety, a w końcu do ciężarówek. Wpływ na środowisko ma nie tylko sam kubeczek, ale również opakowanie zbiorcze. Zoptymalizowaliśmy kartony zbiorcze, a to daje oszczędność 300 ton tektury rocznie. Dzięki nowemu modelowi kartonu zbiorczego na jednej palecie mieści się aż o 27% więcej kartonów. Dzięki tym zmianom zredukowaliśmy liczbę przewozów naszych produktów, co dało oszczędność 26 tysięcy litrów paliwa w skali roku, czyli mniej wyemitowanych do środowiska spalin. Mniej plastiku, mniej tektury, mniej paliwa. To lepiej dla środowiska.